Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ofensywny Rondel z tej strony. Sounds stupid. Okay. Thanks. I've gotta hit something. Pomożemy chłopakowi, oczywiście. Może nam się to opłaci. O, proszę bardzo, ochroniarz chce się dostać do policji. Niedługo zaczynamy lekcję chyba, z tego co... co mi wiadomo. Much obliged. There we go. Done. O proszę, zarobiliśmy więcej niż pomagając tamtemu gruboskowi. Którą tu mamy godzinę? 8:30 się zbliża. No to już powoli zmierzamy sobie. Powoli zmierzamy sobie na zajęcia. Więc one zaczynają się o 9:30. A przynajmniej te pierwsze. Więc tak czy tak nie zdążymy zrobić niczego innego. Może ewentualnie przejdę się po szkole. Tutaj mamy kafejkę. O, widzicie, już mamy przypomnienie. Dzwonek na lekcję. Nie wiem, jaki dziś dzień, więc nie wiem też, jakie zajęcia na mnie czekają. Przekonamy się, wchodząc do klasy. Wejście jest piętro wyżej. Biologia. Hello, children. Welcome to the world of biology. I hope you all have strong stomachs. Dobra, spróbujemy na żywioł iść. Co tutaj mamy zrobić? Okej, użyć pinezek do zabezpieczenia żaby. Teraz musimy ją rozciąć. Ja takich zajęć na biologii nie miałem. No, ale moja mama mi opowiadała, kiedy uczyła się trochę wcześniej niż ja, że takie rzeczy były jeszcze praktykowane. Musimy wyciąć serce. Straszne rzeczy. Trochę nie halo. Jak dziecko. A w jeszcze niezbyt dorosłym wieku musiało coś takiego robić. What's the matter? Don't you like cutting things open? U nas na biologii za to praktykowaliśmy. Oh, I think I'm gonna be sick. Praktykowaliśmy rzucanie takimi namoczonymi kulkami z papieru w ścianę. Remember, slow and steady wins the race.
To było na swój sposób zabawne. Ale obecnie mieszkam koło mojej pani od biologii. Let's see if you can keep it up, shall we? It was easy. All right. Tak, faktycznie to było łatwe. Czego ty chcesz? Dobra, może zdążymy. O czym tutaj mówiłem? A, o pani od biologii. To już była starsza kobieta. No co jest? How's it going? You want to get seriously hurt? You lame jerk. I'll teach you what it means to be hurt. Oh, nie. You won't get away with that. Musimy się schować. Cholera. O nie. Czy tu jest jakiś śmietnik? No dobra, już przestali gonić. Dobra, no pomożemy Aldziemu kiedy indziej. Nie ma to w tej chwili większego znaczenia. Którą to mamy godzinę? 13 prawie. To za chwilkę zaczynają się kolejne zajęcia. W każdym... Masz tych chamie jeden. W każdym razie pani od biologii, koło której mieszkam, to już starsza kobieta. Chyba jest w tej chwili na emeryturze. I jak sobie myślę o tym, co człowiek wyprawia w gimnazjum, bo to było w gimnazjum właśnie, to żal mi się robi samego siebie, szczerze mówiąc. Hello, boys and girls. I'm Ms. Peters and I'm going to be your music teacher this year. Nie do końca wiem, co tu trzeba będzie przyciskać. Aha. Ko cholera. Dobra. Na szczęście odpowiednio szybko załapałem. Widać, że James trzyma metrum. Prawilny chłopak. Chociaż instrument nie do końca mnie przekonuje. Jimmy, that was actually on time. Great job. Jesteśmy muzykalni. Really, really, really need some help. No whiskey. You know that new trick, man. Okay, okay, I'm in. Now all we gotta do is get back to the library. Lightweight. I don't understand one. What a jerk. Crap face. You won't fight me when I'm angry. O, fajnie, dobra. Załatwiliśmy to w inny sposób. Po prostu sprowokowaliśmy gościa. Ten zaczął nas bić. A właściwie sprzedał nam mukę. Aż blisko był ochroniarz, to on już się wszystkim zajął. Handicapped.
Cholera. Już nas goni. Dobra. Sklepaliśmy chuliganów. Możemy zmierzać w kierunku biblioteki. Nasz przyjaciel Algernon troszkę ucierpiał, ale mam nadzieję, że się z tym pogodzi i doceni nasz wkład w jego bezpieczeństwo. Proszę bardzo. Ach, cholera. Poszedłem nie tutaj, gdzie trzeba. Ciekawe, czy Algernon... No co jest? Ach, pies kichał. Weźmiemy sobie to zadanie. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. No i tym sposobem Gary namówił Petey'ego na jakieś występki. Zbliżamy się. Ach, to za autobusem będzie chyba. O! Sekunda. Gumeczka. Sweet. W rzeczy samej. Where is this dirty old perv? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Ow! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No! Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me! You know what, kid? I like your style. You got guts.
When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real Special Army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the Army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. O. Wygląda na to, że bezdomny nauczy nas kilku trików, których podobno nauczył się w armii. Tylko musimy mu znaleźć jakąś część do radia. Ta część do radia nazywa się tranzystorem. Nie było ciężko to znaleźć. Sami widzicie. Tutaj chyba coś jest. Nie ma. Może było i już to zebrałem. Coś mi się tak kojarzyło. Te rzeczy, które możemy tutaj znajdować, nie do końca się wyróżniają spośród rzeczy leżących tutaj. Thanks, kid. You're one of the good ones. I learned this one from this crazy guy I served with. Okay, he was my brother. You can do better than that, kid. Scared of an old... No, kid, you gotta do better than... Yeah, that's it. Good work. Now go out there and kick some ass. You all know better than me. Don't forget to bring me a transistor when you come back. Another good deed done. O, czyli możemy nosić naszemu bezdomnemu przyjacielowi tranzystory. Co jest, czy już mnie, czy już nie jest. Myślałem, że może już mnie zaczną ścigać, ale widzę, że są tutaj dzieciaki. Co tu się stało? Śmierdzącą bombę chyba ktoś wypuścił. Dobra, nauczyliśmy się sierpowego. Ale zaraz go oczywiście wypróbuję tutaj w akademiku. O, na tym cwaniaczku, nie lubię tych, kurczę. O! Dobra. Wszystko już sobie rozkminiłem. Tylko muszę sobie jeszcze przypomnieć te wszystkie rzeczy, których nauczyłem się na lekcji WF-u. No to też były przydatne ciosy. I tym akcentem żegnam się z wami w dzisiejszym odcinku. I do zobaczenia w kolejnym oczywiście.